Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj Sofcik 99 Luxury Gloss od Softa. Dostałem produkt od kolegi Rzemo. Tu napisał mi QD. Jest to Quick Wax, nie jest to Quick Detailer, jak dla mnie. Teraz tak, co do produktu. Od czego by tu zacząć? Może zacznę od tego. Przerobiłem tego chyba 3 butle. Ostatnią butlę przerabiałem, jak zaczynałem ruszać z kanałem. Później już go nie kupowałem, bo wiadomo, co jakiś czas, no
testując sobie produkty i mając taki kanał, jest tego tyle, że no, ja bym go nie, no nie ma szans, żebym go zużył, więc bez sensu było go kupować. Skończyłem i tak zostało. Ale kolega Rzemo mi o nim przypomniał. Wysłał próbkę. Dziękuję bardzo. Co do produktu. Nie bez powodu wybrałem panel tam, gdzie był Fusso. Z tego względu, że połączenie tego produktu z Fusso dla mnie miażdży, rozwala system w ogóle. Naprawdę, rewelacja. Uwielbiam połączenie softa z tym produktem. To, co robi ten produkt na Fusso, to jest bajka. Teraz tak, może zacznę od wykończenia tego produktu. Mega przyciemnienie z bardzo fajnym połyskiem. No po prostu bomba. Naprawdę rewelacja. Przyciemnienie, tak jak było widać, kozak. Kozak przyciemnia, ale i teraz aplikacja. On potrafi zostawić smugi niestety. Tutaj krótka mikrofibra, niewielka ilość materiału, towarasu. Zarzucasz, rozprowadzasz, odwracasz fibrę, docierasz i po temacie. W jednym momencie tam było widać, jak pokazywałem odcięcie, była smuga niedotartego produktu. Ale tu też nie ma problemu, bo ten produkt lubi wodę. Zarzucasz wodę, wskakujesz z produktem, mikrofibra i on się rozjeżdża pięknie. Było też widać, że, bo dwie porcje położyłem tam, gdzie jest Fusso i gdzie było właśnie brak zabezpieczenia. To był panel, gdzie kładłem tam dwa woski Fusso i RRC. I tu już jest po teście trwałości, propozycja się pojawi tych produktów. Kto wygrał, wiadomo. Tam się też wypowiedziałem, propozycja się zresztą pojawi. I było widać, że przyciemnienie jest znaczne i że ciężko mi było później nawet zamaskować, kurczę, to odcięcie. Także przyciemnienie tego produktu jest masakra. Trwałość nie jest źle, ale ja na takie produkty nie patrzę, na trwałość. Myślę, że czy do miesiąca wytrzyma, to zależy od warunków, kurczę. Ale tak czy tak, fantastycznie. Leży naprawdę fajnie. Tutaj kropelek jakiś, jeżeli panel jest bez zabezpieczenia, kropelek jakiś zacnych nie znajdziesz niestety. Nie jest ten produkt dla wielbicieli jędrnych kropel. Na Fusso wiadomo, no kropelkuje ładnie, ale z tego względu, że Fusso ładne kropelki daje, ale i tak on troszeczkę, jeżeli chodzi o kropling, przymulił Fusso. Także tutaj bardziej tak jest, można powiedzieć, przy dużej ilości wody na zjazd. Wody. Co do samego produktu, dla mnie bajka. Naprawdę, uwielbiam. Raczej powiem tak, o, może w tę stronę. Ja wolę ten produkt od Elixir. Zdecydowanie. Dla mnie robi lepszą robotę. Lepszy połysk, przyciemnienie również zacne. Moim zdaniem nawet chyba wydajniejszy. Naprawdę niewielka ilość tego produktu i końca nie widać. Marzesz bardzo długo. Naprawdę bardzo fajne. Ja tutaj ładowałem tego produktu i z tą wodą, tak żeby było widać te smugi, bo kurczę, jakbym go wziął malutko, to tak naprawdę można powiedzieć, że prawie za jednym razem bym go rozłożył. Ale tu chodziło, chciałem pokazać, że produkt przyciemnia i potrafi zostawić też bałagan, żeby nie było, że jest tak idealnie. Więc to nie jest taki produkt, że wskakujesz, pakuj, pyk i zapominasz. Nie. Trzeba się odrobinę przyłożyć. Jest to Quick Wax, nie jest to Quick Detailer, więc tu trzeba zwrócić na to uwagę. Dla mnie produkt bomba. Powtórzę się jeszcze raz i tak naprawdę chyba jeden z lepszych Quick Waxów na rynku, jeżeli chodzi o przyciemnienie i połysk. Naprawdę, a już na Fusso leży bajecznie. No dobra, myślę, że chyba wszystko o tym produkcie. Jak to zawsze mówię, czarował nie będę, bo nie ma o czym, nie ma po co. No cóż, chyba będę kończył, kurczę, no. A, właśnie, kolego Rzemo, dziękuję Ci bardzo za próbkę tego produktu. W sumie to już o nim trochę zapomniałem, tak naprawdę. Przez tyle lat przewija się tych produktów tyle, że o niektórych człowiek zapomina. Dobrze, że są osoby, które przypominają, co jest fajne na rynku. Bardzo mnie to cieszy. Dzięki, kolego Rzemo. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!